Jakie koszty muszę ponieść na start, aby ten biznes uruchomić i prowadzić? Jaki mieć, jak mieć zapas środków? Więc przede wszystkim, tutaj, to co jest, to, co jest bardzo istotne, to pamiętajmy o tym, że są pewne koszty stałe, które są tak, jak sama nazwa wskazuje, są stałe, ale są koszty stałe, zmienne i niezmienne. Przykładowo. Tutaj zrobiliśmy sobie taką małą tabelkę. Jeżeli masz sobie JDG, czyli jednoosobową działalność gospodarczą, no to masz sobie składkę zdrowotną 382 zł przez, przez pierwsze 6 miesięcy, no i masz później obniżony ZUS około 650 zł przez, przez kolejne, 20, chyba 30 miesięcy. Jak dobrze pamiętam? Łącznie 30 miesięcy zniżki możesz uzyskać. Chyba że jeżeli Pracujesz już gdzieś, masz pracę na etarcie, no to masz cały czas tylko tą wkładkę zdrowotną 382 zł. Jakieś oprogramowanie do obsługi całej sprzedaży też jest wymagane, ponieważ bez oprogramowania to trochę tak, jakby próbować wynaleźć koło na nowo i robić wszystko ręcznie, więc to nie ma do końca sensu. 250 zł SkyShop lub 399 zł za full pakiet SkyShop, tak, który mamy tam, pakiet droper przygotowany. I księgowy między 200 a 300 zł przy większej ilości dokumentów. Tak. To jakby jest pewna. Pula tej kwoty, która rośnie z ilością dokumentów, ale to nie jest, to jest na tyle elastyczne i to tak się powoli rozszerza, że to nie zagraża jakby Twojemu biznesowi i nagle z 300 zł nie zrobić się 3000 zł u, u księgowego, bo po prostu to się nie rozszerza aż tak szybko. No chyba, że wybierzesz jakąś inną formę prowadzenia działalności, to wtedy jest inna para kaloszy, ponieważ przy spółkach ZO ta działalność jest dużo droższa, ta, ta księgowość i same prowadzenie. Więc tutaj można, jakby to. Wszystko dodając, to masz powiedzmy te 382 plus 400 zł, plus 300 zł, to tutaj masz około tego tysiaka, nazwijmy to do, do zapłaty jako koszt stały. I teraz, właśnie odpowiadając, czy musisz mieć jakiś zapas środków? Ogółem zawsze, czy prowadzisz działalność, czy nie prowadzisz działalności, nawet warto mieć jakiś zapas środków. Tylko dlatego, że to jest po prostu pewna taka poduszka, pewne zabezpieczenie. Więc przede wszystkim, jeżeli jeżeli obawiasz się, że na przykład nie starczy ci, nazwijmy to do takiego przysłowowego pierwszego, to warto mieć kilka złotych odłożonych. Ale jeżeli zaczynasz handel i nie masz żadnych oszczędności, to skupaj się na produktach, które nie są zbyt drogie. Czyli na przykład są powyżej ceny 40 zł, ale nie są na przykład drogie w postaci 3-4 tysięcy. Dlaczego? Bo jeżeli na przykład zaczniesz mieć zamówienia i zaczniesz mieć te zamówienia. w formie w formie wysyłki za pobraniem, to na cały tydzień albo i więcej zamrażasz sobie te środki do obrotu towarowego. I to jest wtedy i to jest wtedy o tyle uciążliwe, że czasami może dojść do takiej sytuacji, że musisz opłacić fakturę do hurtowni, a czekasz na spływ środków np. z takiego DPD czy, czy z imposta za, za pobraniem. Innym yy, też yy, jakby zagrożeniem tego, że sprzedajesz produkty drogie, a nie ma żadnych, żadnych oszczędności, jest kwestia tego typu, że jeżeli sprzedasz np. przykład produkt za 3000, to pamiętaj o tym, że klient ma prawo zwrotu, czy się stoi, czy się leży, 14 dni bez podania przyczyny. No chyba, że tam nie spełni pewnych warunków, ale jeżeli nagle wraca ci produkt za 3 tysiące złotych to musimy mu odbyć 3000 3 tysiące złotych. i zupełnie inaczej sprawa by wyglądała gdybyś handlował na samym początku produktami tańszymi tak bo wiadomo że wydaje się że produkty droższe są lepsze ale nie zawsze przede wszystkim Tańszych produktów sprzedaje się relatywnie więcej, ponieważ jakby niższa cena powoduje większą sprzedaż. To jest taki pewien wykres, który, który mówi o tak zwanym spotie, No ale sytuacja jest taka, że klient zwraca produkt za 100 zł, to zupełnie co innego e, zwrócić 100 zł niż 3000 zł. Pamiętajmy też o tym, że w większości przypadków, bo na przykład 75-80% nawet to są produkty, które są sprzedane w formie przedpłaconej, czyli zanim je w ogóle kupisz w hurtowni, klient płaci za nie z góry. czyli Przykładowo, jeżeli sprzedajesz coś za 130 zł, na przykład, klient płaci Tobie te 130 zł, Ty przekazujesz zamówienie do hurtowni, płacąc na przykład 100 zł, tak, no i 30 zł zostaje u Ciebie, czyli Ty dostawiasz już gotówkę z góry, jakby za to zamówienie. Więc, więc odpowiadając na to pytanie, tak pokrótce, pamiętajmy o tym, że mamy sobie koszty stałe, które są po prostu dosłownie stałe. A na przykład taka prowizja Allegro, ona jest elastyczna, w związku, w związku z tym, jakby w zależności od tego, jakie sprzedaży dokonasz, ale za prowizję nie płacisz z góry, płacisz z dołu, dopiero po dokonanych płatnościach i uwaga z pieniędzy klientów, które ci zostawili.